bardzo bym poprosił o przedstawienie. W sprawie zmiany zakresu rzeszowych zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie prac remontowych prac drogoświatowych. Paragraf pierwszy. Zmienia się zakresy rzeszowe zadań powierzonych na 2013 rok w zakresie prac remontowych prac drogoświatowych w następujący sposób. Punkt pierwszy. Przeszkole nr 87. Modernizacja schodów i sukcesywna wymiana ogrodzenia. Kwota 25 tysięcy złotych. Punkt drugi. Przedszkole 135. Modernizacja ogrodzenia. Kwota 60 tysięcy złotych. Punkt trzeci. Przedszkole 150. Modernizacja łazienki. Kwota 30 tysięcy złotych. Punkt czwarty. Przedszkole 154. Modernizacja łazienki. Kwota 35 tysięcy złotych. Punkt piąty. Przedszkole 176. Modernizacja tarasu. Kwota 30 tysięcy złotych. Punkt siódmy. Szkoła podstawowa nr 24. Modernizacja według wskazań, ogrodzenia, pomieszczeń, kwota 40 tysięcy złotych. Punkt ósmy. Szkoła podstawowa nr 41. Modernizacja schodów przy wejściu głównym do budynku, kwota 20 tysięcy złotych. Punkt dziewiąty. Szkoła podstawowa nr 111. Modernizacja instalacji elektrycznej w ustawicy, kwota 26 tysięcy złotych. Punkt 10. Szkoła podstawowa nr 123. Modernizacja instalacji elektrycznej w Krustawice. Kwota 30 tysięcy złotych. Punkt 11. ZDZO nr 12. Modernizacja łazienki. Kwota 35 tysięcy złotych. Zakresy pozostałych zadań powierzonych podjęty uchwałą nr 38 przez 365/2012 roku z dnia 20 listopada tego roku pozostają bez zmian. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę bardzo. Chciałbym zapytać tylko, z czego to się zmieni? Z czego na co? Nie ma uzasadnienia. Już odpowiem, rzeczywiście uzasadnienie gdzieś to już odpowiem. Wszędzie, gdzie była wszędzie, gdzie pojawia się słowo modernizacja, były do tej pory remont. Wynika to tylko z jednej rzeczy, że zgodnie z zaleceniem skarbnika chcę, żeby jak najwięcej środków szło z paragrafów inwestycyjnych. Dzielnicy. Remont jest wydatkiem bieżącym. Modernizacja według dyrektora BSW, przewodniczącą Komisji Edukacji pana dyrektora ZEO jest, może i z paragrafu inwestycyjnego. Więc można powiedzieć, chodzi o samo nazewnictwo. Wszędzie wcześniej były remonty. Po prostu nie modernizacja, tylko remonty. Wszędzie pojawiło się słowo modernizacja. I teraz tak, no chyba tyle z tym uzasadnieniem. Pan, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, ja się nie chcę tego liczyć, ale proszę mi przypomnieć, myśmy wydali kwotę łączną 584 tysiące na te inwestycje i czy ta kwota jest pozostaje. Wszystkie dane pozostają w kwocie tej samej kwocie, tylko tam gdzie nie było możliwości. Podziałem na przedszkola. Tak, kwoty nie ulegają ulega tylko na nazewnictwo. I prosiłbym jeszcze o uzupełnienie, jeżeli można, uzasadnienia do uchwały. Przesunięcie środków umożliwi realizację powyższych zadań. Aha, nie, zmiana zakresu rzeczowego, bo to rzeczowy zadań. Umożliwi realizację powyższych zadań. Ja mam taką małą jedną poprawkę. Szkoła nr 24, tu jest modernizacja według wskazań ogrodzenia i tu chciałbym, aby było dofinansowanie projektu Radosna Szkoła. Powiem tak, to ogrodzenie rzeczywiście będzie zmieniane, natomiast jest szansa, że dyrekcja łódzka na pozostałą część ogrodu łączną kwotę 126 tysięcy, jeżeli będzie finansowanie w ramach ogrodzenia, dlatego taką poprawkę. Co to jest za projekt, przepraszam? Radosna Szkoła? Tak. Projekt rządowy Ministerstwa, nie powiem bardzo, to edukacja, ale nie jestem pewien. Wydaje się, że Ministerstwa Edukacji. W ramach tego ma być realizowane. Jest to przystosowanie tam, gdzie jest oczywiście możliwość ogrodów, szkół dla potrzeb najmniejszych sześciolatków. Jest to projekt rządowy Radosna Szkoła. Z Krakowa stara się o to, jeżeli pan pyta, 8 placówek jest na krótkiej liście ministerstwa. Urzędu Wojewódzkiego, który przeszedł do ministerstwa. Ile będzie, tego nie umie pan powiedzieć, dostanie ta szkoła. Nie wiem, dlatego miałbym taki prośbę, żeby to było poprawce i poprawce to uzasadnienie. Głosujemy poprawkę. Kto jest za przyjęciem poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada przyjęła
poprawkę teraz do tego planu uchwały. To jest za przyjęcie całej uchwały. Stwierdzam, że Rada... To jest przeciw. Nie ma jeszcze 15 sekund. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę w sprawie zmiany zakresu zadań rzeczowych.